Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku ze świetną powtórką. W tym odcinku zobaczycie czołg, który za niedługo będzie, można powiedzieć, w super wersji, czyli Tortoise, a już w tym roku za Godzillę w drzewku będziemy mieć wreszcie, moim zdaniem wreszcie, bo te drzewko od AT2 brytyjskich TDK-ów do Tortoise'a miało jedną charakterystykę. No i nagle pyk Godzilla, która nie pasowała do niczego, pyk lodówka, która nie pasowała do tego, do tej gałęzi, chociaż tam później, no lodówka z innej gałęzi, przepraszam. No ale tutaj mamy wolne, szybko szczelne, twarde z przodu TDK-i, czyli Tortoise w tej bitwie. Gracz, który kieruje tą bitwą i zaraz coś właśnie na temat bitwy i czołgu powie, to Ciechana Tak. Cześć Ciechana Tak. Cześć Faja, witam widzów. Nie będziesz się tłumaczył z Niku, bo występowałeś w jubileuszowej bitwie i się tłumaczyłeś zapewne, tak? No i pokaż, co potrafisz. To ja dam jakiś link w opisie, sobie oglądniecie. Tutaj mamy Tortoise'a. Zapewne teraz dużo graczy gra, którzy nie mają Godzilli. Żeby zrobić tą Godzillę, ty również? Dokładnie, jeszcze 15 tysięcy expa przede mną. A to chyba zdążysz. A już jest wiadomo, kiedy... Jest wiadomo, kiedy ten... Jak on się nazywa, ten czołg, który... Badger. Nie pamiętam dokładnie, jak on się nazywa, ale Badger. Badger. I faktycznie będzie tak, bo ja teraz ostatnio mało pogrywam, mało śledzę. Czy faktycznie to tak będzie, że to będzie właśnie wreszcie czołg taki właśnie tortoise'owaty? No, wedle tego, co tam na super testach jest pokazane i co tam multi pokazywał... Ma być to czołg podobny, szybkostrzelny, dosyć twardy, ciężko w miarę się go będzie przebijało. No ale wiadomo, jak ruskie medy włączą swoje kumulaki, no to nawet to im nie straszne. No i zapewne będzie mieć jakiś weak spot, bo od AT2 po Tortoise'a tu głównym weak spotem tego pojazdu jest wielki garnek na ten właz dowódcy. Czy jeszcze są jakieś weak spoty z przodu, bo pancerz 228,6 i to też sam pancerz nie jest też wielką przeszkodą dla goldowych pocisków, nie? No właśnie, ja pragnę stwierdzić, że może się mówi, że garnki są tylko weak spotem, ale dla mnie cały ten czołg jest weak spotem. Jest wielki, wolny i przede wszystkim miękki, nawet ósemki wystarczy, bo on ma taki karabinek z lewej strony, jak się można przyjrzeć. Nawet wystarczy, że tam się poceluje, czy wystarczy, że jak on ma dach, tam na dach się poceluje, tam wszystko wchodzi. Nie trzeba mieć kosmicznej penetracji, wystarczy 220 plus, nawet nie, i wszystko wchodzi. A jak Arta cię znajdzie, ojeju, to nie ma zmiłuj. Okej, okay. W każdym bądź razie, tak jak mówiłem, od AT2 do Tortoise'a jest podobna charakterystyka. No i tutaj chyba największą zabawą w tych czołgach to jest to działo. I tak naprawdę ty masz, nie wiem, znerfili ten czołg, bo ja miałem poniżej 6 sekund na tym pojeździe. Ja ci powiem tak, że ja względem tego, bo ja szedłem w ogóle przez tą linię jeszcze przez Chersey Lagoon Carriera, stanowczo odradzam i w ogóle. I po prostu mi się na tyle śpieszyło, bo sprawa wygląda tak, że w piątek już wchodzi wierzchołek drzewa na Godzillę, bo WG zorganizowało to tak, że przez 2 tygodnie jest wierzchołek drzewa na Godzillę i on wchodzi już w piątek i zależało mi na szybkim wyekspieniu Tortoise'a, żeby go sprzedać za jeszcze normalną cenę, a nie na zniżce, i po prostu olałem całkowicie silnik, olałem najlepsze radio i olałem gąsienicę i jeżdżę tylko na siatce maskującej i najlepszym dziale. Ale mimo tego i tak ten DPM jest kosmiczny. Słuchajcie, to jest właśnie dobry pomysł, czyli warto przed tym wierzchołkiem drzewa na Godzillę sprzedać Tortoise'a dla tych, którzy oczywiście mają niewiele pieniążków. Dla tych, którzy mają dużo, mogą sobie go zostawić, bo jest to nawet interesujący czołg. Chociaż ty nie jesteś zafascynowany tym rodzajem pojazdów wolnych. Znaczy, ja powiem tak, T-95 to była cudna maszyna, jechałem, niczego się nie bałem i tak dalej, a tu podjeżdżam, garnek, karabinek, dolna płyta, gdzie się nie obrócę, to dostaję. Ja mam takie wrażenie, że ten czołg jest czasem, nie wiem, nawet większy, kurde, od ISA trzeciego. Mm-hmm. Oczywiście jest też
jak już gramy tym czołgiem, musimy wykorzystywać to, że działa. Właśnie, na boki, nie wiem ile, nie wiem jaki jest kąt wychyłu, ale jak widzicie, kręci tym noskiem strasznie i wtedy ten pancerz się powiększa. Możemy chyba w miastach najlepiej za jakimś budyneczkiem się... ten czołg to tylko do miast takich właśnie jak ta Wichura, czy Ensk, czy Himmelsdorf, bo na otwarte mapy to on nigdzie nie dojeżdża. Jego największym problemem jest to, że nigdzie nie dojeżdża, a nawet jak już jedzie i arta jest jakaś w bitwie, to już nieraz mi się tak zdarzało, że po prostu artylerzysta skupiał się na mnie przez całą bitwę i jedyny damage jaki zrobił był na mnie, a ja w bitwie nic nie zrobiłem. Mhm. Słuchaj, no niestety jest tak, że w tej chwili mało śledzę nowości z World of Tanks. No, oczywiście być może się to zmieni, a być może nie, ciężko powiedzieć. Ale ty może coś więcej wiesz na temat właśnie tego zamiennika w gałęzi za Godzillę, tego Super Tortoise'a. On ten pancerz już będzie miał solidniejszy i ta lufka... Znaczy, z tego co mi wiadomo, to cała ta linia ma dostać buffa. Tak bynajmniej mówią, że ona cała linia ma dostać buffa, że już nie mają być takie miękkie. Mhm. No, a teraz no właśnie w bitwie, tak jak ten widać z każdej strony, byłem obkrążany, ale jak się myśli się sklei tym czołgiem do jakiegoś budynku, no to z jego DPM-em nic nie są w stanie przeciwnicy zrobić, bo to już końcówka bitwy. Mhm. Słuchajcie, tak tylko mówię, że można tym czołgiem zejść nawet sekundę mniej niż kolega tutaj jedzie. Wyobraźcie sobie po 400 napieprzać w zasadzie prawie tak szybko jak medy rosyjskie i mamy tutaj na zwykłym pocisku 259 penetracji, a na kumulakach na PCR-ach. Tak, podkalibrowych, przepraszam najmocniej, 326, czekaj, jeszcze raz zerknę, no czyli te podkalibrówki bardzo, bardzo fajne, chyba raczej bez problemu, no tam wiadomo, są niektóre pancerze z problemem, ale raczej bez problemu wszystko przebije. No i co? Sytuacja jest taka, że tutaj ty i jak widać dziewiątotierowy lajcik zagraliście tutaj najlepiej, chyba tak wychodzi, bo ty masz 5 killi, a gracz 6. W zasadzie mogliście nawet się dobrać do plutonu. Znaczy ja go chciałem potem dodać do plutonu, ale on ma tą funkcję wyłączoną, że nie można go dodawać randomowo do plutonów. Aha. Bo tak to byłoby jeszcze to ostateczne poświęcenie i towarzysze broni. Mm-hmm. No, ale kolega widać myślał, bo nie robił tak, jak zazwyczaj to gracze robią, że zostawił mnie tam na pastwę losu, on sobie gdzieś tam pojechał, a oni we dwójkę, bo wiadomo, Fosz i FV są mobilne czołgi, oni by sobie mnie objechali i tyle by było z tego mojego Tortoise'a, tylko cały czas się trzymał i świecił pode mnie. A ja postanowiłem dojechać tutaj, zobaczyć, przez chwilę myślałem, żeby jechać w stronę bazy, ale stwierdziłem, że jak mnie objadą, to już się nie odwrócę i tak jak wcześniej do budynku, tak tutaj postanowiłem się przykleić do góry i poczekać, aż oni przyjadą. Mhm. W drużynie przeciwnej został Medzik i Tedek. Lajcik oczywiście spotem ma przewagę, jeżeli chodzi o spot, więc tam próbuje zerkać, ale tak ostrożnie. No jakby cię zostawił samego, no to faktycznie... Lipa by była. No, byłaby lipka. Dlatego ja tutaj już umiejętnie, tak jak wcześniej, tyłkiem do góry, żeby mnie nie objechali. Nawet gdyby mi tam gąskę zerwali, to szybko zestaw naprawczy, obrócę się nawet kawałek, to wychył działa jest tak dobry, że bez problemu będę mógł do nich strzelać. I tu męska intuicja, zawsze się mówi, że kobiety mają intuicję, nagle zacząłeś tak zerkać na tą drugą stronę. Bo wiedziałem po prostu, że z tamtej strony wyjadą, bo jak my byliśmy wcześniej tam na dole mapy i oni tam pewnie szukali, to najszybsza droga na ich kapa jest na środek. Przez środek. No i wiedziałem, że będą jechać przez środek i szukać nas na swoim kapie. Dlatego ja już się ustawiłem w tą stronę i czekałem, aż lajcik po prostu wyświeci jadące pojazdy. Mhm. 5 minut do końca bitwy. No i są.
jeszcze się odbiłem od tego focha, bo teraz te pancerze tych fochów też są mobilniejsze, magazynki jeszcze mają to nawet... Na szczęście dostał gąskę, jakby tej gąski nie dostał i na mnie by się obrócił, to pewnie bym nie sfarmił, a tu nawet widać, jak bez problemu FV jadący potrafi Tortoisa przebić. Nawet nie celował, po prostu jechał z woleja, strzelił i zadał mi uszkodzenia. I znowu to samo. To pokazuje po prostu, jak ten czołg jest łatwy do spenetrowania. Ale nie wiadomo, jak bardzo dostanie buffa Tortoise. Znaczy, na pewno ma cała ta linia mieć jakiś tam poprawiony pancerz, zresztą ja nie chcę tam nikogo w błąd wprowadzać, że one na pewno dostaną tam jakiegoś buffa, bo po prostu tak mi się o uszy obiło, żeby tam zaraz nie było wielkiej fali hejtu, że co ja wiem, co ja się wypowiadam i tak dalej. Tak mi się po prostu o uszy obiło, jak to będzie faktycznie, to nie wiem. Mhm. Pokażę czas, co z tego będzie. No i wynik. Mamy tu specjalistę, stalową ścianę, high caliber, 7112 obrażeń. Nie jest to jakiś niesamowity wynik, jeżeli chodzi o Tortoisa. Tortoisy potrafią dochodzić do dziesiątki nawet, tam wśród najlepszych wyników, ale dawno nie był pokazywany. 1606 expa i 7 zniszczonych pojazdów. No i jak widać, nie musiałeś używać za bardzo tutaj chyba w ogóle nawet Golda. Nie, ja na tym czołgu Golda praktycznie w ogóle nie używam. Jeszcze fajnie się złożył, bo jak grałem, to w weekend były niezbijalne gwiazdki razy dwa, to jak puściłem sobie rezerwy z kontem premium i tak dalej, to jak widać 7000 ponad expa wyszło na czysto. Tak jest. Czyli zdążysz sprzedać, sprzedajesz Tortoisa? No, już dzisiaj to zrobię. No, a ja czekam na tego nowego super Tortoisa z wielką ciekawością się jemu przyjrzę. Bardzo dziękuję za pokazanie powtórki, no i tradycyjnie może chciałbyś kogoś pozdrowić. Pewnie. Chciałbym pozdrowić starych kompanów z klanu CTA. Nie będę wymieniał po nikach, bo jest ich aż nadto. Również chciałbym pozdrowić klan FIR, między innymi właśnie dowódcę i oficera wykonawczego, czyli Turka i Ruflo, oraz swój obecny klan, do którego, jeśli mogę, to bardzo serdecznie zapraszam graczy for fun. Klan nazywa się Wizo, VZ Honor. Gramy bez żadnej napinki, typowo for fun, budujemy sobie twierdzę, gramy codziennie, wszystkich chętnych serdecznie zapraszam, a także chciałbym pozdrowić swoich dwóch najwierniejszych kompanów, czyli Kacpriego i Pablo Pebe. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Do usłyszenia.